Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, ja jestem w tej chwili na Kurpiach, tu Laski Piaski i Karaski. Jestem w tej chwili w Muzeum Kurpiowskim Adama Chętnika. Pan Adam Chętnik, proszę Państwa, walczył, proszę Państwa, o polskość i eksponaty zbierał tu już przed I wojną światową. Otóż bartnictwo tu na tych terenach przez Prusaków zostało zabronione w roku 1805, czyli pan Adam po 120-130 latach dopiero zbierał takie tu oryginalne, proszę Państwa, ule kłodowe. My jakbyśmy chcieli, no to upłynęło już tu tych lat prawie 250. Pokażmy może, jak tu jest w oryginale. To jest, proszę Państwa, ul kłodowy polski. Prosty, to znaczy jest zamknięty od góry, zamknięty od dołu. Umiejscowienie wylotka, proszę Państwa, z boku daje tak zwaną obsługę tego ula schodową. Bartnik, proszę Państwa, tu zatwór był dzielony na dwie części, ta górna część nie była otwierana, natomiast otwierało się dolną i podcinało się plastry schodowo w tą stronę. Jeżeli tam był czerw, oczywiście to się tak, tak, a ponieważ mówię, plastrami zabudowane to było w ten sposób. Tu wszystkie te ule, widzę, pasieczne były, tak udało się zgromadzić. Teraz, jakie są tego wymiary? Zauważmy, o co chodziło. Otóż wysokość wylotka, tu jest wylotek, od dna, może odsuń to pokażę, jest, proszę Państwa, na łokieć. Natomiast długość, można to sobie chodzić i to przymierzać, jest na 2,5 łokcia. Ul jest cięty w trapez, czyli jest to trapezowe i ta ściana tylna też jest na szerokość łokcia. Zaraz to pokażę. Otóż po osnozowaniu tego ula plastry były tu umiejscowione na tyle mocno, że takim ulem można było zawiesić na drzewie, przewozić na pola, można było prowadzić gospodarkę wędrowną. Można, mówię, było to na pewno do lasu, kłodę na drzewo, jesienią zdejmować, ściągać do pasieki, tu obsługiwać. I teraz, w momencie zabronienia, proszę Państwa, bartnictwa przez Prusaków, posiadanie ula kłodowego prostego już było, proszę Państwa, nierozbieralnego, już było podejrzane, za to szło się do więzienia, płaciło się wysokie kary. I podejdźmy tutaj, co zaczęto robić. Otóż, proszę Państwa, to jest, może pokażę oba tak z daleka, to jest ten sam okres uli, może teraz ten. To jest ten sam okres, widzimy po drzewie, natomiast ten już jest przerobiony, żeby Prusak się nie czepiał. Otóż, jak widzimy, zostały te ściany wyrównane na łokieć. Zostały zrobione już prostokąt, co już nie jest dobre dla pszczół, bo mają tą większą tutaj objętość do wygrzania, ale tu, może pokaż od dołu, to została jedna oryginalna, od dołu ją pokaż, tak żeby było widać, tutaj tą deseczkę. Otóż, proszę Państwa, tu była druga taka deseczka, tu były też takie deseczki, jeszcze dwie, na dwie dłonie w takiej odległości od siebie. Tu już zawieszano snozę i tą snozę razem z plastrem można było już wyciągać. Otóż ruchoma snoza, jak tu widzimy, nie była wymysłem już tylko pana Dzierżonia na Śląsku, bo na Kurpiach już to stosowano, również bartnicy wiedzieli, jak to robić. Natomiast dlaczego to robiono? Otóż żandarm, jak przychodził i sprawdzał taki ul, takiego ula nie dało się już przewieźć. Nie było przedmiotu przestępstwa, czyli nie było, proszę Państwa, bartnictwa. Chcesz trzymać ulę? Trzymaj na podwórku. Jeżeli masz możliwość przewiezienia uli, już byłeś przestępcą. Zakładanie tych snus uniemożliwiało jakikolwiek ruch, ponieważ te plastry wszystkie się pszczołami rwały. I tak powstało, proszę Państwa, tak zwane ule rozbieralne, później skrzynkowe, takie i tak dalej. Niemcy jakieś ramki dorobili. No i poszło to w tą stronę, w jaką przeszło. Natomiast teraz jeszcze te wymiary. I znowu to widzimy. Łokieć, do wylotka łokieć, długość 2,5 łokcia. A ponieważ już w tym ulu, tu oczywiście też zatwór dwuczęściowy nie zachował się, a ponieważ w tym ulu jest duża objętość, te pszczoły już tu niestety są, mają trochę gorsze warunki bytowania, choroby i inne rzeczy się tam tutaj zaczynają. I pokażmy jeszcze tu wylotek, podejść może. Jak jest skonstruowany wylotek? Otóż tu nie było, proszę Państwa, żadnego
oczkasa bitego w poprzek nie mało to sensu, bo podpierał tylko dwa plastry. Natomiast tu był wstawiany taki klin dwudzielny, że dzielił ten wylotek na dwie takie pionowe szpary o szerokości około 8 mm na pupaca. No w każdym bądź razie, jak ktoś jest zainteresowany bartnictwem, może tutaj przyjechać, wymiary sobie ściągnąć, no tu powiedzmy z tych oryginalnych, że tutaj tak naprawdę ten trapez, to zamknięty śniotem szerokości dłoni, daje pewne, no bardziej to jest takie powiedzmy rurowate, dosyć ciężka, cienka, długa rura, zwymiarować sobie można i taką barć odparzać. Natomiast oczywiście hodowla pszczół w tych barciach jest następną, dużo trudniejszą sprawą. To na razie tyle. Dziękuję bardzo za uwagę.